Jestem w Nelly Pudi na Górze Chwały, tak zwanej. Wchodzę jeszcze troszeczkę wyżej. Po prostu tutaj, ostatnim razem jak byłam, to bardzo polubiłam to miejsce i teraz sobie przyjechałam zobaczyć jeszcze raz, bo dookoła jest ślicznie zielono, góry, palmy. Jestem tu po raz drugi. Zawsze tak jest, jak gdzieś jesteśmy pierwszy raz i to po prostu zachwyceń, zachwyt. I za drugim razem już tak to widoki powszednieją, ale nadal jest ładnie, nadal jest pięknie. Pierwszy raz myślałam, że to dżungla jest z tyłu tutaj za mną. Po prostu pas zieleni, bo pola są później, tak jak u nas las zwykły, to nie jest dżungla, tam zaraz są wioski za górami. One more time at Mare do Mili Forest, chilling, very nice forest. Jeszcze raz, po raz drugi w Mare do Mili tym, podczas tego pobytu, podczas gorącego dnia fajnie jest wstąpić do lasu, tu strumyczek płynie sobie pośród górskich skałek. Ja się zajadam pakorę zrobioną rączkami tego pana. Wszyscy wam nagrywa. Dobra. Bardzo higieniczna. Very good. Very tasty. Dry fish. Dry fish, they will clean. Yes. How to clean dry fish properly? We have to see how they're cleaning. Okay, there's port, Kakinada port. We have to pay 30 rupees. This year, Andhra Pradesh tourism is developing, yeah? They are charging. Everywhere where you want to go, park, any tourist place, waterfall, you have to pay tickets, 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 everywhere. I don't know for what, because it's, I don't know what they are doing with those money, but okay, yes. Jestem w porcie Kakinada, tutaj się rybki suszą na słońcu, te rybki ususzone będą potem smażone w oleju i zjedzone. Tak się suszą. Smród jest smród jest naprawdę obrzydliwy, no ale cóż, wędzona ryba, no nie wędzona, suszona. Ups, rybeńka. Super, suszą się. Dying on the road. Then people will fry them and eat. Good. I paid tickets, I can shoot everything. I can record everything because I paid tickets for that port. Dirty. Zapłaciłam bilet, to sobie kręcę, co mi się podoba. Everywhere! I can go everywhere, honestly. I pay ticket. Suszona rybka. What is that? Suszona rybka. Jaka rybeńka fajna. O, się suszy na słoneczku. A potem się będzie smażyła w oleju. Niam, niam, niam. Yummy, yummy! Niam, 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 rybka. Dry fish. No port. Niby za mną. Obrzydliwie śmierdzi tutaj tą rybą. Powstrzymuję się, żeby nie puścić pawia.
Abyssyki Dominikańskie. I ponownie jestem na plaży w Kakinadzie. Tutaj kawałek czystej plaży. Kawałeczek malusieńki. O! Tu znalazłam. Rupia już poszła. Nie, to nie rupia. I'm now visiting college, Jyotish College. Okay. Oh, so busy, so many people now. Oh, so many young people are getting education. Not only. Huh? Not only that. Yeah, not only that. There is 5 or 6 colleges in this five campus. Six. Yes. Yeah. Aditya Dini College. And so many. I to nie jeden taki, ale to jest dużo. Strasznie grube książki, to tylko pierwszy rok. Wielkie, na przykład ta. O matko. Matematyka, higher engineering. Nie wiem, czy takie też mają u nas na studiach. Takie wielkie knigi. Grube. Strasznie dużo wiedzy tutaj muszą uczyć. A lot of knowledge they must do. Get here. Moje ostatnie dni odlosy w Andhra Pradesh. Jestem w Vishakhapatna. My last days in Andhra Pradesh. Two last days. Today, tomorrow. Then flying to Delhi. Sitting, chilling, nice weather. Cool. Nice breeze from the ocean.